Słuchajcie, wiele osób mówiło o tym, że nie może korzystać z języka angielskiego w aplikacji DJI Fly na kontrolerze DJI RC 2, jeżeli chodzi o Mini 4 Pro albo R 3. A dzisiaj w tym tutorialu pokażę Wam, jak przestawić język angielski na polski. Zwykle robi się to z profilu, szczególnie dla osób, które mają urządzenia na iOS, na przykład iPhone'a albo iPad. Można to zrobić tutaj w ustawieniach i tutaj się pokazuje language. Niestety w Androidzie tego nie ma, więc wracamy do głównej naszej strony startowej i tutaj po dwukrotnym przeciągnięciu w dół, raz, dwa, pojawia nam się menu Androida i wchodzimy sobie w prawym górnym rogu na ten trybik i stąd wybieramy ustawienia systemowe Language and Input. Tu są globalne ustawienia, a następnie tutaj dodamy język, dodaj język polski. Wybieramy język polski, stąd, i teraz trzeba go przeciągnąć na górę, żeby on był tym językiem kluczowym. Wychodzimy sobie do menu głównego i widać, że już pojawia nam się język polski w menu Androida. Teraz przejdziemy do aplikacji DJI Fly. I po tym resecie widać, że już pojawiają nam się polskie napisy. Punkty lotu. Teraz wejdziemy do GoFly, do menu i tutaj widać, że mamy bezpieczeństwo. Nie wszystkie oczywiście są przetłumaczone dobrze, właściwie to niewiele jest dobrze przetłumaczonych tutaj pojęć z języka angielskiego, dlatego że mają na tłumaczenie ograniczoną ilość liter i miejsca. Więc niektóre tłumaczenia są naprawdę fatalne, tak jak w menu kamera, na przykład ostrzenie. Tutaj jest focus peaking, to jest poziom szczytowania zupełnie nietrafione tłumaczenie, więc nie dla wszystkich będzie to łatwiejsze. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby utrzymać język angielski, ale jeżeli faktycznie koniecznie chcecie i pomoże Wam ten język polski, to w ten sposób osiągniemy. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Pamiętajcie, że dla osób, które zaczynają przygodę z dronem, mam darmowy przewodnik. Tam pomogę Ci w 5 krokach wybrać model, określić swoją ścieżkę rozwoju i wizję, tak żeby dron po 3 miesiącach nie wylądował w szufladzie i żebyś miał motywację do rozwoju i do kolejnych lotów. Dla osób, które mają ten model Mini 4 Pro, przygotowałem kompleksowy poradnik, tak jak w przypadku poprzednich też modeli, gdzie pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak w pełni wykorzystać ten model drona, bo to jest kapitalny dron i jeżeli wydałeś tyle kasy na niego, to trzeba koniecznie wykorzystać jego pełen potencjał. A dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.